Hej, jestem dzisiaj Xu i chciałbym Wam serdecznie podziękować za wbicie już pierwszego celu mojego kanału, czyli 50 subskrypcji. Obecnie mamy już 52 osoby. Naprawdę się z tego powodu bardzo cieszę, już mam, oby tak dalej, żeby tak lecieć z subskrypcjami. Oczywiście jeszcze pod najnowszym filmem prosiłem o 10 łapek w górę, a wbiliście 17, więc wow, nice, prawie 20 łapek w górę, więc naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu. A więc idźcie do oglądania. Oto pierwszy odcinek z Gmoda, czyli dzielnica Menelowska. Sezon pierwszy. Ale dzisiaj piękny dzień. Właśnie skumałem, że ostatnio w ogóle do mnie się wprowadzili nowi sąsiedzi. Znaczy nie tutaj obok, bo po co miałby się ktoś tutaj obok wprowadzać? Obok nie, bo skoro ciągle imprezy są w nocy. No dobra, no to po prostu może odwieźmy tych sąsiadów, bo podobno mieszkają na drugim piętrze. Jestem w sumie ciekawy, co? O Boże. Sąsiad! Co to za dźwięki? Co to były za... Mama mnie boli. A co to są za dźwięki, przepraszam bardzo? Nie w moim budynku, dobrze? Dobrze? Imprezkę kręciłem. Ale dlaczego imprezka o takiej godzinie? A pan to co? Jestem sąsiadem z góry, nie wiem. O drugiej w nocy. O drugiej w nocy pan odpala. No dobrze, ale zaraz, co to są za dźwięki? Nie. Kurde. Puk, puk! Puk, puk! Proszę wyjść, sąsza! To Jan! To ja nie przeszkadzam. Proszę wyjść, mówię! Mówię! To ja nie przeszkadzam. Czekaj pan. O, dziękuję. Daj mi to, daj, daj. Kurde, no, dobrze. Co to było tam? Dobra, zaraz, to może... Może... Co ten sąsiad robi z tymi drzwiami? Dobra, to może po prostu pójdę do tego drugiego sąsiada, bo ten wydaje się trochę milszy, a ten tutaj... Co pan robi? Nic. Aha. Gówno. Okej. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tu robi, tak poza, poza puszczaniem muzyki? Sram. Aha. Proszę, kurde, te drzwi są muszę takie wyjść. toporne. To ja sobie wyleżę. Tak to. Aha. Dobra. To ja zamknę panu drzwi, dobrze? Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Okej, okay, to chyba ten sąsiad już mnie nie lubi. Dobra. To ja idę do siebie. Proszę pana! Co pan robi? Nie! Proszę pana, bo... Co panowie sąsiedzi chcą? O nie! Ja zaraz przychodzę. Dobrze. Teraz zobaczę, co ten pajac tu ma. Co to jest? I to chyba... Co to jest za pała i to tym mam robić? A dobra. A co to za dinozaur? Ups. Jakiś problem! Nie, tylko mnie głowa boli. I normalnie ci mówi Stasiek, że... Znaczy, no do tego Staśka mówię, tylko po lewej, nie do ciebie ten biały jakiś gościu, dobra. No wiesz, o co chodzi z tym sąsiadem, znaczy się, on jest jakiś dziwny, normalnie wyjął na mnie shotguna, rozumiesz? No, wyjął. Dobra, ej, w ogóle mnie tak naszła ochota na zagranie w kringle, a ciebie? No, mi też tak, o, wiesz. To wiesz co, to chyba dobry... To chyba Bóg, dobry... Bóg! Do kurde! Mogę cukier! Co? Gdzie ja jestem? O nie, to moje mieszkanie, nie, dobra, już. Co pan chce? Cukier! 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 Proszę, z tej szafce. Dzięki! Do widzenia. Okej, to możemy już iść po... pograć w kręgle? Bo w sumie tam... Tak, tylko zamknę dom, bo on jest... To... Puk, puk, oddaję! Mi... Kurde! No... Dziękuję. Co tu się stało przed chwilą? Dobra, nieważne. Panie są... Okej, coś tam pierdło. Dobra, to idzie iść. Że pana...
Niech pan nie czeka, zaraz przejdę. A, dobrze, to wezwę windę. Ten sąsiad po prawej od pana, to chyba wydaje naprawdę dziwne dźwięki. Mam go odwiedzić może? Zanim pójdziemy? Nie potrzeba. A, dobrze. Lepiej nie. Aha, bo to taki ten gościu. Dobra, chodź, czekam na ciebie. Co to było? A, dobra. Czekam na ciebie. Na parterze, tak? Nie, ja już w samochodzie stoję. A, no to czekaj, pan, już jadę tam do pana. Już jadę. Kurde, nie otworzyły się drzwi z mojej woli. O kurde, proszę pana, ale kabriolet widzę. No widzi pan, no. O proszę pana. Z wypożyczalni ukradłem. A dobry? Dobry, drifty robi nawet. O kurde. Dobre. Normalnie Ford Mustang, tyle że z 1980. A, rozumiem. Wersji SUV-a, dobra. Proszę pana, bo ja się ciągle obawiam o tamtego sąsiada, bo czy jak nas tam nie będzie, to nic zrobi głupiego albo nie przyjedzie za nami. Wątpię, co to jest? Co to, proszę pana? A, proszę pana, czekaj. Fajerwerki, proszę pana. Tak, bo ostatnio to w Pepko widziałem takie. W Pepko? Okej. Okay. Dobra, wysiada pan. Trzeba zamknąć. Dobra. Dobra, wchodzimy. W dobrym stylu. Wchodzi pan? Czekaj pan. Już? Wchodzę. Dobrze, no to jakiś idziemy. Jakiś teleporter, co to jest? Nie wiem, jakiś teleporter, nie wiem czy do innego wymiaru chyba, bo proszę pana. Pan u mnie normalnie lata na torach, ale dobra, nieważne. Może zamknijmy może po prostu. Może ja lepiej to zamknę ten przejście. Mam nadzieję, że ten sąsiad dobra. Nie przyjdzie za nami. Dobra, weź pan ten. No to chodź, kto najwięcej strajków, ten wygrywa. Dobrze. Czy pana w okręgi nie ma? Praktycznie. Strajk! Był jeden kręgiel. Głowa mnie boli. Jak to? Dać panu apap? Nie. A, dobrze. To czekaj, to ja spróbuję odpalić te kręgle. Trochę mnie dupa boli. Proszę pana, ta dupa? Proszę pana, bo kręgli nie ma. Faktycznie. Co? Nie! Coś się tam dzieje, chodź pan zobaczy. Szybko. Coś słyszę. Ej! Mój pasata mi ukradł! Szybko! Ty, co gdzie? Co to jest? Jedziemy od tego szaleńca, jedź pan! Chodź. Dawaj, wciska pan gaz! Jedzie! Jedzie ten gość, jedzie ten ciołek za nami! Co pan robi? Proszę pana, będzie łatwiej jak zrobię tak! Co pan? Co tu się dzieje? Proszę wsiadać! Już! Proszę wsiadać! Rzucę pana! Proszę idę. Wsiadać! Idę do pana! Proszę wsiadać! Wsiadłem! Na pace jestem! Ej, jedzie ten gość za nami! Jakimś Mustangiem! Szybko! Jedziemy! Szybko! Nie znajdzie nas tu! Na pewno? Na pewno! O Boże! Proszę. Dobra. Nie! Widzę was! Dobra, nie ma mnie tu! Nie! Proszę pana! Granaty! Siu! Jestem Iron Man! Iron Man! Niech pan mnie uratuje od tamtego szaleńca! Nie! Moja mocno działa! Proszę pana, niech pan mi pomoże! Zabił go pan? Dobra, uciekamy! Szybko! Uciekamy! Da mi pan strój Iron Mana? Nie mogę! A, okej! Okay. Tylko jeden! O kurde! To pan biedny jest, Akciu! O nie, sąsiad idzie! Nie, to Iron Man, dobrze. Nie, myślałem, że to sąsiad, a to pan. Trzeba... Muszę się przebrać! Ja muszę iść do domu! Niech pan idzie ze mną! Czekaj pan, Czekaj pan! Aha! Zrespie nam samochód! Jadę! Albo jadę! Proszę poczekać! Czekaj pan, jadę! Proszę poczekać! Pan lata, proszę... więc spokojnie!
proszę wziąć tego Passata. O, dobra. Ten Passat najlepszy. Dawaj, Passat. Pa. Dawaj, jedziemy. Weź to gówno ode mnie. Dobra, już czekaj. Proszę bardzo. Jestem Iron Manem. Driftujemy po torach. Oj, proszę pana, chyba pan za dużo przedawkował. Co pan żeś brał? Czekaj pan, jadę do tego. Do gdzie? Do pożyczalni. O nie, tam... Nie, sąsiad za nami jedzie. Rzuca w nas tumkami i przyjaciele. Co? Nie wiem. Szybko, za mną. Ja sobie polegam. A, dobrze. O! Zaraz wrócę. Co tu się stało? Ja też zaraz wrócę. Proszę pana, ja już jestem na miejscu. Musimy zamknąć drzwi, bo inaczej ten facet tutaj przyjedzie. Dobra. Nie ma go chyba. Proszę otwierać drzwi. Już idę otworzyć panu. Ej! A, mam 6-9 HP, to dobrze. Mam wallhacka. Jak to? Proszę pana. Strój daje wallhacka. Proszę pana, bo stracić mi się chce. Ma pan może w tym stroju kibel? Ja mam wszystko. Ten strój ma, jest nieskończonym plecakiem. O. A, czekaj pan. Czemu nie mogę na tym usiąść? Ręką, bo ja próbuję ręką. Co pan zrobił? O, dziękuję. Zaraz pan. O, dobrze. Mam nadzieję, że ten Janusz to nie... Dzień dobry. Że pana, ja tu sram. Musiał mnie pan pieprząć tymi drzwiami. Kurde, nie mogę usiąść na kiblu, jakim jestem zwany, dobra. Co pan robi? Dobra, zakończyłem moją robotę u was. Co zaraz, co? Słyszał pan to? Czekaj, umyję ręce. Myju, dobra. Niech pan mnie wypuści. Ała, to bolało. Niech pan mnie wypuści. Twoja wina. Idę zobaczyć, co tam się dzieje na dworzu. Ja lecę do domu. Na dworzu się nic nie dzieje, ale słyszałem tego sąsiada i mam... i myślę... Jakiś kurczak! Co, gdzie? Czekaj, szybko, I believe I can fly. Gdzie? Zabiłem go, szybko, zabiłem go. Gdzie? Ja go zabiłem, szybko do domu. Zaraz, ja potrafię latać. Czemu ja czekam na windę? Gdzie? Do kogo to? Proszę pana, proszę pana, ja już będę grzeszy. Znaczy, gdzie pan jest? Nie mogę latać. Proszę mnie zostawić. Nie. W domu nie można się bić. Ale ja się w domu nie biję z panem. Ej, proszę wyjść. Nie. Proszę wyjść, nie można się w domu bić. Proszę zostawić mnie. Dobra. Niech pan zostawi tego biednego Janusza. Ja idę do siebie do domu, bo ja już nie wytrzymię. Co za ludzie. Może następnego dnia się po prostu poprawią i będzie... Okej. Okay. Nie wiem, co się tam dzieje. Ale wchodzę do siebie do domu lepiej. Panie! Co tam się stało? Co panu się dzieje? Pan wejść oknem nie może? Może pan tu pomóc wejść? Czekam tam panu auto. Nie mogę przestać latać, coś mi się zepsuło z gównem. Jakim gównem? O nie, to jest! Aaaa! Dobra, zabity. Co to jest, Krzesiu? Proszę pana, ja sobie poleżę pod kuchenką. O kurde! A co? Ej, ale w sumie to nie ma sensu, bo ty nieśmiertelny jesteś.